Szczęść Boże, Robert Knap, witam Państwa w programie Polski Punkt Widzenia. Naszym gościem jest dziś dr Marian Szołucha z Akademii Biznesu i Finansów Wistula. Witamy w studiu. Szczęść Boże. Szczęść Boże, dobry wieczór. Panie doktorze, Komisja Europejska, wysoka prognoza dla polskiej gospodarki, 0,4%, ale to taka pomyłka trochę kuriozalna, bo jeszcze 5 miesięcy temu Komisja Europejska prognozowała o procent niższy wzrost gospodarczy w Polsce. To w zasadzie do weryfikacji prognoz gospodarczych dla Polski na najbliższą przyszłość przez różne ośrodki, weryfikacji IN+, już się zdążyliśmy przyzwyczaić, a i tak rzeczywistość, czyli odczyty ex post, twarde dane statystyczne, są lepsze nawet od tych zweryfikowanych prognoz najczęściej. Więc polska gospodarka naprawdę ma się nieźle. Nie wszyscy to może jeszcze odczuwają, ale w danych makroekonomicznych widać to bardzo wyraźnie. Komisja Europejska z drugiej strony też przyzwyczaiła nas do tego, że jest maruderem w tym procesie weryfikacji, że Polski nie docenia, ale z jednej strony, z drugiej no, nie może zaprzeczać faktom. Jak mówili, że mianie contra factum nulla argumentum, i Komisja Europejska też po pewnym czasie musi przyznać, że nasze wyniki są po prostu świetne. Jak mówię, ociąga się z tym, ale koniec końców nie ma innego wyjścia niż to. No dobrze, ale z czego to wynika? Czy to jest tylko kwestia konsumpcji wewnętrznej, no bo wiemy, że rzeczywiście Polacy sporo kupują. Czy polska gospodarka, polski rynek jest tak niezależny od tego, co dzieje się na zewnątrz? Bo przecież widzimy, że w Europie jest stagnacja. Niemcy mają 0,5% wzrost gospodarczy. Szorują po dnie, za które na potrzeby naszej rozmowy przyjmijmy poziom 0% wzrostu PKB, czyli na granicy regresu i progresu ekonomicznego. Coraz bardziej jesteśmy na pewno niezależni. Nie jesteśmy w pełni, nigdy nie będziemy, a autarkia to jest oczywiście pomysł utopijny, ale jesteśmy coraz bardziej niezależni. Mamy coraz bardziej zdywersyfikowaną wymianę handlową i w ogóle finansową, ekonomiczną z innymi krajami, z partnerami zagranicznymi, i to nam daje pewną przewagę. Wzmocniliśmy się faktycznie wewnętrznie. Najsilniej pracującym motorem napędowym naszej gospodarki pozostaje konsumpcja właśnie wewnętrzna, ale z tych przyczyn najważniejszych kierunkowo należy stwierdzić, że analitycy, publicyści, politycy także czasem spierają się, czy za nasz wysoki wzrost gospodarczy odpowiada w pierwszej kolejności polityka gospodarcza. Ona ma oczywiście swoje znaczenie, czy też koniunktura zewnętrzna. Ona znaczenie ma już coraz mniejsze, bo jak pan sam stwierdził, większość Unii Europejskiej już jest w fazie dekoniunktury, czyli spowolnienia. I nie jest na samym dnie jeszcze. I nie jest na samym dnie, więc to spowolnienie przyszło tam wcześniej, jest głębsze niż w Polsce. Nawet te pesymistycznie patrzące na naszą przyszłość ośrodki się spodziewają. I ja mam na to jedną tylko odpowiedź, że prawda leży po środku, a najważniejszą przyczyną, dla której Polska tak dobrze się rozwija, jest po prostu nasza ciężka, codzienna praca i pracowników, i pracodawców. Jest nasza zaradność, kreatywność, są ambicje Polaków, nasza pracowitość. To wszystko, te wszystkie przymioty, które były kiedyś istotą sukcesu gospodarek i społeczeństw europejskich w minionych dekadach i wiekach, a co dzisiaj spotykane jest tam coraz rzadziej, także za przyczyną wymieszania społeczeństw z imigracją. Imigracją nawet nie zarobkową w zasadzie, bo z taką możemy mówić, o takiej możemy mówić w Polsce, a z imigracją bardziej socjalną. I to jest kłopot. Nie mamy w Polsce, a propos, nie mamy tak rozbudowanego, wbrew pozorom i wbrew temu, co wielu twierdzi, głośno mówi, nie mamy rozbudowanego wcale socjalu, zwłaszcza tego socjalu niemądrego, który premiuje nic nie robienie, premiuje lenistwo, premiuje, jak to się kiedyś określało, bumelanstwo. W Polsce socjal to jest dzisiaj przede wszystkim, czy wydatki na cele społeczne, to jest przede wszystkim program 500+, a więc program adresowany do tych, którzy chcą inwestować w przyszłość swoich rodzin, a więc całego narodu. No, ale to nie jest tylko program 500+, to jest szereg innych także programów. Ostatnio na rządzie przyjęto program dla niepełnosprawnych, także 500+. Jednak tych programów socjalnych jest dosyć dużo. Pan mówi, że Polska nie jest krajem o nadmiernym
pakiecie socjalnym. I tak znacznie mniej niż we Francji, Niemczech, Holandii, Belgii i paru jeszcze innych krajach, to po pierwsze. Po drugie, zupełnie ale inaczej adresowane są te programy. Tamten bagaż pakietów socjalnych bardzo ciąży gospodarczo. Oczywiście, całym finansom publicznym, a w ślad za nimi gospodarce. Dlatego tam stawki podatków są jeszcze wyższe niż w Polsce. Dlatego tamte gospodarki tracą stopniowo na konkurencyjności w porównaniu z Chinami, z Indiami, z krajami niektórymi Ameryki Południowej, tygrysami azjatyckimi. A w Polsce tego nie należy się obawiać? Do pewnego stopnia. Te programy społeczne, po pierwsze, które do dziś zostały wdrożone, mają swoje pokrycie w rosnących dochodach budżetowych, rosnących też bez podnoszenia stawek podatków, przypomnijmy, tylko dzięki zacieśnieniu fiskalnemu i dobrej koniunkturze. To z jednej strony. Z drugiej to są programy dobrze adresowane, no bo komu, jeśli nie niepełnosprawnym, którzy nie z własnej woli nie mogą zarobić na własne utrzymanie. Pomoc reszty społeczeństwa w ramach Narodowego Solidaryst, chyba ideą, z jaką większość Polaków się utożsamia, pomoc w ogóle ma się należeć. No dobrze. Obecnie mamy bardzo dobry wzrost gospodarczy. Zresztą Węgry też. No, też nomen omen dwa kraje, które są na cenzurowanym Komisji Europejskiej, ale mają świetny wzrost gospodarczy. Ale na początku tego tygodnia swoją prognozę przedstawił także Narodowy Bank Polski, którego analitycy mówią wprost. Dwa lata dobrej koniunktury, dobrego wzrostu gospodarczego, a potem będzie trochę pod górkę. No tak jest zawsze. W rytm cyklu koniunkturalnego, czyli następujących po sobie faz szybszego i wolniejszego wzrostu, żyje każda gospodarka rynkowa, nie tylko Polska. Już w Biblii mowa była o 7 latach tłustych i 7 chudych. Zupełnie poważnie. To jest zjawisko naturalne. Ważne, żeby polityka państwa miała charakter, jak mówią makroekonomiści, antycykliczny. To znaczy, żeby te sinusoidę wahań, o wypadkowej jednak wznoszącej, spłaszczać na tyle, na ile jest to możliwe. To znaczy w okresie dekoniunktury pomagać ludziom przejść względnie suchą nogą z perspektywy ich finansów osobistych przez ten czas. W fazie gwałtownego ożywienia czasem tę koniunkturę nieco schłodzić, tak by potem nie spaść z wysokiego poziomu bardzo nisko. W czasie dekoniunktury inwestycje publiczne także należy rozbudzać, a więc wydawać więcej z budżetu państwa. Dlatego zawsze powtarzam, że finanse publiczne czy budżet państwa dla uproszczenia powinny być zrównoważone, ale nie w perspektywie jednego roku kalendarzowego, bo jest to sztuczna dla gospodarki rynkowej miara czasu, ale w perspektywie jednego cyklu koniunkturalnego. Powinno się gromadzić nadwyżkę budżetową w okresie szybszego wzrostu. Bardzo blisko byliśmy tego celu, przynajmniej zrównoważonego budżetu w ostatnich latach, ale pewne zaszłości zdeterminowały to, że nie udało się takiego celu osiągnąć w pełni. Natomiast w fazie spowolnienia dopuszczalny powinien być deficyt, czyli ujemny wynik budżetu państwa i nawet pogłębiany przez państwo tymi wydatkami, które mogą wtedy pobudzić koniunkturę. No a jak jest z deficytem? Tyle teoria ekonomii. No tak, ale jak jest z deficytem teraz? Jak jest z finansami publicznymi w tym momencie, skoro mamy taką dobrą koniunkturę? Jest nieźle cały czas. Nasze finanse publiczne, jak mówię, są bliskie równowagi. Fundusz Ubezpieczeń Społecznych, którym operuje ZUS, potrzebuje coraz mniej dotacji z budżetu państwa, bo coraz więcej Polaków po prostu jest aktywnych zawodowo i odprowadza składki, oraz pracodawcy za nich odprowadzają składki. Pamiętajmy, że są one podzielone między pracownika i pracodawcę. Także budżet ma się naprawdę coraz lepiej. Ze wszystkich kategorii podatkowych płynie do niego więcej. Ale to, o czym powiedziałem, nie znaczy, że w polityce gospodarczej nie ma czego poprawić. Jest co poprawiać. Możemy punktowo wskazać na bałagan w energetyce. W niektórych miejscach w sektorze energetycznym wystarczy wspomnieć grudniową ustawę o cenach energii, która w zasadzie tylko problem rosnących kosztów jej produkcji jakby rozłożyła w miarę równomiernie pomiędzy budżet, gospodarstwa domowe czy przedsiębiorstwa, ale w zasadzie tylko problem jakby odłożyła w czasie. Można powiedzieć, że infrastruktura drogowa czy szerzej transportowa w Polsce budowana powinna być szybciej. Można powiedzieć, że z ilością i jakością legislacji mamy także pewne kłopoty. Tworzymy nieco za dużo prawa, w którym przedsiębiorcy, ale także zwykle obywatele się gubią. Tworzymy czasem prawo, które chwilę po jego uchwaleniu albo po wejściu w życie trzeba poprawiać. Wiele takich przypadków się także w ostatnich latach zdarzało. Moim zdaniem to są pięty achillesowe dzisiaj polskiej polityki. Jak pan ocenia ten pomysł zerwego PIT-u?
Oceniam pozytywnie. Dla osób do 26 roku życia do pewnego poziomu dochodów cirka 85 tysięcy złotych rocznie. Dziwię się, że nie objęto tym zerowym PIT-em dochodów z umów o dzieło i dochodów z prowadzonej działalności gospodarczej, bo przy ograniczeniu dochodowym nie zachodziło już niebezpieczeństwo, że będą wszyscy członkowie rodzin na najmłodszego krewnego przepisywać swoje firmy albo żeby on za nich będzie podpisywał umowę o dzieło. Już takiego ryzyka nie było, ale oceniam pozytywnie, dlatego że jest to kolejny krok w kierunku redukcji klina podatkowego. Klin podatkowy to jest podatek dochodowy i wszystkie obciążenia poza podatkowe pracy, które w Polsce wynoszą łącznie średnio ponad 40%. To jest, przypomnijmy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, to jest składka emerytalna, ubezpieczenie emerytalne, zdrowotne, rentowe, chorobowe, wypadkowe, jest tego... No i gdyby jeszcze policzyć VAT i akcyzę, to wychodzi tego jeszcze więcej. Tak, ale to odprowadzamy na pewno od tego, co zarobimy. I to kosztuje naszego pracodawcę i nas łącznie, a to, o czym Pan mówi, to trzeba doliczyć. No i wychodzi, że oddajemy państwu w podatkach grubo ponad połowę tego, co zarabiamy, trochę tego dużo. I myślę, że czas, dzięki lepszej kondycji budżetu państwa, na obniżanie stopniowe tego klina podatkowego. A że to dotknie ludzi młodych, którzy często zarabiają jeszcze niewiele, bo dopiero zaczynają swoją karierę zawodową, a mają duże potrzeby związane z założeniem rodziny, wkładem własnym do kredytu hipotecznego, być może i z urodzeniem dziecka, prawda? Innymi tego rodzaju celami, kupnem jakiegoś pierwszego auta, to myślę, że to jest na tyle, na ile państwo polskie stać, to jest ulga dobrze ulokowana. Dobrze, panie doktorze, a co z Unią Europejską? Jak ten wzrost gospodarczy będzie się kształtował? No, lada moment będziemy mieli podpisaną umowę pomiędzy Unią Europejską a częścią krajów Ameryki Południowej, umowę o handlu, która może stanowić dla Polski zagrożenie. Na Unię Europejską w zasadzie możliwie nie powinniśmy się oglądać, ale czasami musimy, jeśli chodzi o naszą gospodarkę. Jesteśmy w Unii Europejskiej. Jesteśmy właśnie w Unii Europejskiej. Do wielu rzeczy jesteśmy zobligowani. Na przykład będziemy zobligowani, jeśli umowa, o której Pan mówi, wejdzie w życie, do jej przestrzegania. To jest umowa, która prawdopodobnie z końcem lipca zostanie już ostatecznie przygotowana. Umowa z krajami Mercosur, czyli z Brazylią, Argentyną, Urugwajem i Paragwajem. 260 milionów ludzi. Potężna gospodarka. Gospodarka z silnym sektorem rolniczym, która ma do Unii Europejskiej mieć za chwilę otwarte drzwi właśnie dla produktów rolno-spożywczych, czyli dla wołowiny przede wszystkim, bo w hodowli bydła ten region celuje, ale także cukier, także pszenica, być może potem drób, trzoda chlewna. To jest zagrożenie dla europejskiego i polskiego rolnictwa. Bardzo istotne. Ja uważam, inaczej, dostrzegam pewien cel, ale ten cel jest krótkowzroczny w działaniu Komisji Europejskiej. Możemy mieć za chwilę problem z cenami żywności, które rosną w wyniku zdarzeń pogodowych, w wyniku kilku epidemii, łącznie z polskim ASF-em, rosną ceny żywności. Jeszcze nie dramatycznie, ale być może będą rosły jeszcze bardziej w najbliższej przyszłości. I to jest niezależne od rządu. Unia Europejska chce wpuścić trochę taniej żywności do naszych krajów, na nasze półki sklepowe także, ale to jest polityka krótkowzroczna. Polityka mądra, polityka nakierowana na rozwiązywanie problemów strukturalnych powinna się charakteryzować obniżeniem podatków, odbiurokratyzowaniem także rolnictwa, uproszczeniem ścieżki dojścia do inwestycji, także w hodowlę czy w inną produkcję rolną, powinno się charakteryzować deregulacją, ale niestety tak nie jest. I nie jest tak niestety także w Polsce. I tu znowu kamyczek do ogródka rządowego. No, przygotowywana jest dla przykładu ustawa tak zwana antyodorowa, która bardzo daleko od siedzib ludzkich ma oddalić najbliższe hodowle zwierzęce na wsiach polskich, ale Polska jest krajem na tyle tak gęsto zaludnionym, że podobnych od ludzi w zasadzie dzisiaj już nie uświadczysz. I to będzie hamowało rozwój naszego krajowego rolnictwa. I wtedy przy takim podejściu niestety jedynym wyjściem pozostaje wpuszczenie z zewnątrz taniej żywności. Co raz zabija nasze rolnictwo, dwa, niekoniecznie musi służyć także samym konsumentom o strony zdrowotnej, bo jeśli mówimy o imporcie z drugiego końca miałem świata. Pana o to zapytać, czy w związku z tą umową o handlu z tymi krajami Ameryki Południowej, czy
kraje europejskie, czy instytucje europejskie, może tak, będą miały w ogóle jakąś możliwość kontrolowania jakości tych towarów, tej żywności? Oczywiście będą, ale bardzo utrudnioną i ograniczoną. Mówimy o krajach leżących na innym kontynencie, który dzieli od nas Ocean Atlantycki i nie będziemy mogli na bieżąco sprawdzić, iluż trzeba by wysłać tam inspektorów i na jak długo, żeby mogli na bieżąco sprawdzać, w jakich warunkach i czy rzeczywiście przystający do tego, czego potem oczekują europejscy konsumenci, hodowane jest bydło, trzoda chlewna, czy uprawiane zboże. To będzie istotny problem, ale jeśli o Komisji Europejskiej mówimy, to czekamy na jeszcze jedną bardzo ważną dla polskiej gospodarki rzecz, panie redaktorze, mianowicie na zgodę na połączenie Orlenu i Lotosu. I trzeba o tym jak najgłośniej mówić, bo jeśli taka zgoda nie zostanie wydana, to uważam, że stanie się to pod presją lobbystów zagranicznych, wielkich koncernów, które zrobią wiele, aby nie dopuścić do powstania polskiego narodowego, już naprawdę sporego, przynajmniej na skalę regionu, czempiona w sektorze paliwowo-energetyczno-chemicznym, bo przecież Orlen, czy Grupa Orlen, także spółka Anwil z Włocławka, więc stricte sektor chemiczny. Bardzo trzymam kciuki za to połączenie. Cieszę się, że zostały wszystkie dokumenty odpowiednio wcześnie przygotowane i wysłane do Komisji Europejskiej, że nabiera wreszcie ten proces realnego kształtu. Mówi się o nim w Polsce od 20 lat. W tym czasie konsolidację swoich firm z tego sektora krajowych przeprowadzili w zasadzie wszyscy w Europie. Włoskie Eni, hiszpański Repsol, portugalska Galp Energia, węgierski MOL, który powstał z połączenia aż 8 podmiotów, francuski Total, Statoil norweski. To są wszystko podmioty powstałe właśnie w wyniku konsolidacji w jeden duży, wiodący, nie jedyny, ale wiodący narodowy podmiot w tym sektorze. Zresztą kompetencje Lotosu i Orlenu wcale nie są substytucyjne wyłącznie. Są także komplementarne, uzupełniające się w pewnych miejscach. Lotos na przykład ma bardzo rozwinięte kompetencje wydobywcze, które Orlenowi bardzo by się przydały. Długo by o tym opowiadać, ale myślę, że głośno trzeba mówić o tym i trzymać kciuki i pewną presję w ten sposób na urzędników europejskich stwarzać, że to w żaden sposób nie zakłóci konkurencji na polskim rynku paliwowym. Bo główne oskarżenie, jakie słyszymy, to jest oskarżenie o monopol. To nie będzie monopol. Unia Europejska ma ściśle określone poziomy udziału jednego wiodącego podmiotu w danym rynku paliwowym z podziałem nawet na regiony, a nie same kraje. Regiony w obrębie danego kraju. I Lotos z Orlenem po połączeniu być może będą musiały się pozbyć kilkudziesięciu stacji paliw w skali całego kraju, tak żeby te wymogi spełnić. W zasadzie nie widzę innej przeszkody, ale to jest do zrobienia i zakładam, że ci, którzy te dokumenty do Komisji Europejskiej przedstawiali, też taki scenariusz zarysowali w szczegółach. Wierzę, że one są przygotowane profesjonalnie. Także trzymam naprawdę kciuki za tę fuzję i uspokajam naszych widzów z Trójmiasta czy regionu pomorskiego. Nic, ani prestiżu, ani miejsc pracy, ani podatków, ani miejsc nawet w zarządzie spółek z Lotosu i jego grupy, nic nie zostanie utracone. Przecież ciągle rafineria w Gdańsku będzie, ciągle podatki także do kasy tamtejszego regionu będą płynęły, będą miejsca pracy. Wszystkie spółki przejmowane do tej pory przez Orlen w Polsce i za granicą bardzo dobrze na tym wychodziły i tak wyjdzie też, jestem przekonany, Lotos. Skoro wspomniał Pan o miejscach pracy, to pytanie o prognozę dotyczącą zatrudnienia, bo na razie rzeczywiście to bezrobocie systematycznie jest ograniczane, spada, ale no tak jak mówię, w prognozach Narodowego Banku Polskiego jest to różnie. No i kwestia też zatrzymania tej konsumpcji za kilka lat. Polski rynek pracy zmienił się diametralnie w bardzo krótkim okresie i to przyniosło nowe nie tyle problemy, co wyzwania, bo o problemach mogliśmy mówić wtedy, kiedy bezrobocie sięgało poziomów dwucyfrowych. Dzisiaj, kiedy jest ono jednocyfrowe i właściwie w zasadzie zbliżone do naturalnego, do poziomu bezrobocia frykcyjnego, czyli takiego, które wynika z braku ciągłości w przechodzeniu z jednego do drugiego miejsca pracy, możemy mówić nie o problemach, raczej, a o wyzwaniach.
Oczywiście te wyzwania są, zwłaszcza wiążą się z koniecznością ściągnięcia do Polski imigracji zarobkowej, głównie z kierunku ukraińskiego czy szerzej wschodniego. Per saldo więcej jest nawet w tej imigracji zarobkowej plusów niż minusów. Są rzecz jasna minusy, takie jak problemy w porozumieniu się naturalne, jeśli w jednym miejscu znajdują się przedstawiciele różnych dwóch narodowości, ale przede wszystkim od strony ekonomicznej chodzi o to, że imigracja zarobkowa, tańszej niż Polska na pewno siły roboczej, demotywuje przedsiębiorców do poszukiwania, intensywnego poszukiwania innych przewag konkurencyjnych na rynkach międzynarodowych niż tania siła robocza, niż niskie koszty pracy, a więc inwestowania w mechanizację, w robotyzację, innowacyjność, tak. Uczynienie swoich firm bardziej efektywnymi. To demotywuje, ale z drugiej strony to wyzwanie w postaci braku, fizycznego braku rąk do pracy w Polsce spadło na przedsiębiorców tak nagle, że nawet czasu na te inwestycje zabrakło. I cóż, ukraińscy pracownicy przede wszystkim uratowali wiele polskich firm, którym ten problem zaczął nagle doskwierać. Ukraińscy pracownicy bez wątpienia są jednak lepsi pod wieloma względami od alternatywnych z dalekich krajów, dalekich nie tylko geograficznie od Polski, ale także mentalnie, cywilizacyjnie, językowo, kulturowo, więc można powiedzieć, że jest to po emigrantach polskich, czy po Polakach, którzy przyjeżdżają do nas z zagranicy, zaczynają wreszcie wracać, bo więcej dzisiaj Polaków z Wysp Brytyjskich do Polski przyjeżdża niż w tamtym kierunku emigruje. To kierunek pozyskiwania siły roboczej z Ukrainy jest oczywiście pierwszym wskazanym. Nie jest to bezproblemowy proces, jak mówię, czy bezwyzwaniowy, ale faktycznie innego wyjścia na ten moment po prostu nie mamy. Wielu przedsiębiorców bardzo na tych pracowników czeka. Doktor Marian Szołucha, Akademia Biznesu i Finansów Wistula, był naszym gościem. Dziękujemy za udział w programie. Dziękuję, dobranoc. Państwu dziękujemy za uwagę. To był program Polski Punkt Widzenia. Z Panem Bogiem.